Hej kochani, dzisiejszy film będzie troszeczkę inny, jak widzieliście po tytule oraz po miniaturce, w którą kliknęliście. Będzie to trochę narzekanie i przestrzeżenie was przed zakupami. W sumie przed tym, żebyście nie wierzyli we wszystko, co widzicie na Instagramie, ponieważ rzecz, którą wam dziś pokażę, widziałam na Instagramie i skusiłam się właśnie przez Instagram. Chodzi oczywiście o cienie Glitter Injections. I na temat tych cieni powstało wiele negatywnych filmów. Na początku sama zastanawiałam się, co z tym będzie. Na początku się oczywiście sprawdzały. Nawet w filmie z Darkiem Glitter Challenge, który możecie teraz zobaczyć, pokazywaliśmy te cienie. Super nam się sprawdziły, były przepiękne, piękna pigmentacja i tak dalej. Także zobaczcie sobie kawałek tego filmu. I jak widzieliście, byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło i było naprawdę super. Ogólnie zacznę od tego, że ja przełożyłam te cienie do innej palety, ponieważ paleta, w której to przyszło, pozostawiła wiele do życzenia. Przyszło to w jakiejś palecie w ogóle, która nie chroniła cieni, więc po prostu do palety, której nie używałam, palety ze zwykłymi cieniami, wyjęłam tam te cienie, przełożyłam sobie tu magnes i magnes, który był w palecie Glitter Injections i przełożyłam te cienie, także z pewnością nie jest to wina palety, ponieważ paleta jest normalna, normalnie się domyka, były tutaj wcześniej cienie i przełożyłam sobie właśnie te cienie, które były zapakowane pojedynczo. Po pierwsze właśnie one są źle zapakowane, bo przychodzą do nas tak naprawdę porozrzucane i na ten temat już wiele słyszałam, wiele osób narzekało właśnie na YouTubie, że cienie są kiepsko zapakowane. Po drugie są to cienie produkowane ręcznie i tutaj jakby nie mam nic do tego, o ile składniki, z których są produkowane takie cienie czy produkt są ok, są zatwierdzone, są nieszkodliwe dla naszego zdrowia i tak dalej. I tutaj właśnie jak te cienie wyszły i stały się takim hitem na YouTubie i wszyscy robili te swatche, jak to się pięknie świeci, bo świeci się naprawdę niesamowicie, bo cienie są tak mocno nabrokatowane, że aż odbijają światło jak dosłownie jak lustro. Zaczęły się różne spekulacje na temat tego właśnie, że one są robione ręcznie, czy one są zdrowe dla nas, czy nie. Podobno pojawiły się też głosy, że brokat, który jest używany, nie jest brokatem kosmetycznym, a brokatem takim, jak na przykład wykorzystujemy, nie wiem, przy ozdobach świątecznych. A tego nie powinno się robić, bo kiedy taki brokat dostanie się nam do oka, może nam wyrządzić krzywdę, a nawet może nas pozbawić oka, można tak powiedzieć. Bo widziałam zdjęcia na internecie, gdzie ludzie przez to, że coś im się dostało do oka, podrażniło to oko, dostali wielkie infekcje i wręcz oko stracili. No tutaj nie chciałabym dramatyzować z tymi cieniami, bo to są tylko niby cienie, ale chciałam was właśnie przestrzec. Na początku wszystko było ok, zrobiłam sobie nawet tym kilka makijaży i chciałam wam nawet zrobić taki makijaż właśnie super, super brokatowy. Ale słuchajcie, dziś otwieram te cienie, właśnie chciałam je zobaczyć, bo jeszcze raz mi mignęło na Instagramie jakieś tam ostrzeżenie na temat tej firmy, a firma nadal funkcjonuje dobrze. Otwieram paletę i widzę, że dwa cienie ze wszystkich, które tu mam, tak dwa, zielony i ten taki, można powiedzieć, holograficzny, który mi się najbardziej podobał, niestety podeszły rdzą. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie, ale po prostu opakowanie, w które są te takie, nie wiem jak to powiedzieć, zbiorniczki, w których są przechowywane te cienie, zaczęły rdzewieć. Poczytałam troszkę więcej na ten temat i okazuje się, że po prostu te cienie nie zawierają konserwantów, które by przed tym chroniły. Gdyby te cienie miały jakiś konserwant w sobie, to mogłoby do tego po prostu nie dojść i nie rdzewiałyby. A kiedy możecie sobie wyobrazić, że kiedy kosmetyk zaczyna rdzewieć, kiedy dostaje się do niego rdza, zaczyna to strasznie śmierdzieć i przyrzekam wam, że to po prostu śmierdzi. I moim zdaniem jest niebezpieczne dla oczu, także ja chciałabym was przestrzec, żebyście tego nie kupowali. Dodatkowo uważam jednak, że ten brokat jest za grubym brokatem, żeby używać go do oczu. Formuła nie jest w 100% moim zdaniem bezpieczna. Niby wygląda to pięknie, ale no nie tylko o piękny efekt nam chodzi, ale też o to, żeby nic nam się nie stało, żeby był to kosmetyk bezpieczny. Nie jest to sprawdzona firma. Ja to kupiłam tak naprawdę, bo byłam skuszona Instagramem. Kupiłam to na polskiej stronie. Oczywiście nie chcę tu mówić na jakiej stronie, bo to jakby nie ma znaczenia. Chodzi mi o tą markę cieni, czyli o Glitter Injections, żebyście uważali, żebyście nie kupowali tych cieni, bo naprawdę możecie sobie zrobić krzywdę. Ja tych cieni się pozbędę, bo one po prostu zaczęły śmierdzieć. Mimo, że są piękne, to spokojnie możemy sobie po prostu w Inglocie kupić, czy w Macu, pigment, czy brokat, zmieszać z Duralinem, czy z innym jakimś tam mokrym cieniem i mieć podobny efekt, zrobić takie cienie po prostu samemu, niż kupować za tyle kasy, bo cała ta kasetka, dziadowska kasetka, której już nie mam, tych cieni kosztowała 450 zł. Oczywiście możecie się śmiać, że wydałam tyle na cienie, ale przynajmniej zużyłam, słuchajcie, w Glitter Challenge. To nam super wyszło, wam też się podobało, więc uważam, że mimo wszystko nie są zmarnowane. Ale nie chciałabym, żebyście wymarnowali swoją kasę i żebyście ryzykowali, żeby jakby
żebyście ryzykowali uszkodzeniem sobie oczu, żebyście ryzykowali jakąś wysypką, bo kosmetyk, do którego dostała się rdza, to już nie jest zabawa. I to jest właśnie recenzja negatywna, nie kupujcie tych cieni. Boję się nawet zanurzyć palec w tym zardzewiałym cieniu, bo naprawdę to śmierdzi. Na razie stało się to dwóm cieniom, ale ja nie będę ryzykować, jeżeli tak się dzieje, znaczy, że z formułą jest coś nie tak. Także jeżeli mimo wszystko to ostrzeżenie Wam się podobało, jeżeli podobała Wam się ta recenzja, mimo że była negatywna, zostawcie mi kciuki do góry. Jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek będzie się działo z moimi kosmetykami złego, to Wam na pewno to powiem. Nie chcę, żeby komukolwiek z Was się coś stało. To by było chyba najgorsze, gdyby tutaj przez YouTube'a, Instagrama, przez wpływ nas, vlogerek, blogerek, cokolwiek się komuś stało, jeżeli jakaś rzecz jest niebezpieczna dla naszego zdrowia. Ja Was po prostu ostrzegam. Pozbywam się tych cieni, nie będę ryzykować swojego zdrowia i Wy też nie ryzykujcie swojego. Pamiętajcie, że zdrowie i umiar są najważniejsze i nie możemy dać się zwariować. I chyba jednak warto kupować kosmetyki z atestem, sprawdzone. I nie wierzcie zawsze we wszystko, co pokazuje Instagram. Zresztą Instatesty to pokazują. Nie warto zawsze wierzyć Instagramowi. Tyle kochani na dziś, zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!